Wyżej, wyżej, wyżej. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Ale już uwaga. Ignorujemy. Kolejną nagrodę wygrywa pani Irena Perszewska Kolnica. O, to proszę. Dobra, to dwie jeszcze są, tak? Jeszcze będzie 8, proszę. Tak, ostatnią nagrodę wygrywa pan Jan Erdman z Bydgoszczy. To jest ostatnia nagroda w wysokości 500 zł i teraz 10 nagród po 200. Tu mamy już dwie koperty wylosowane przed chwilą, to jeszcze 8 kopert. No to głęboko. Bydgoszczy. Pani Irena Tyl, miejscowość Tuchola. Koło.
Niestety, ta pani nie wygra, ponieważ wysłała za późno, to znaczy data nadania musiała być do 8 lutego, a jest do 9, a jest 9. Ale to wróci do kolejnego losowania. To jest nieprawidłowy. Tak, nieprawidłowy jest podpis, tak. Tu jest kupon dla prenumeratorów. To ktoś z Państwa miał ten kupon dla prenumeratorów, czy zwykłe kupony? Zwykłe. Nie, bo tutaj też mamy, osoba podpisała zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych, a nie w celach loteryjnych, także to też jest jako nieprawidłowa. Pani Marianna Wojciechowska, miejscowo Szkiłowo. A to samo z tym meczami jeszcze. Ale tylko jest na poszukrocie. Już tyle. No to jeszcze trzy przynajmniej. Dobrze? Jeszcze trzy kotelki. Proszę, to się przesuń i przydaj. Kopiemy to głoko. Kolejną nagrodę wygrywa pan Jacek Lewandowski, miejscowość Rytm. Tak, to najpierw oczywiście, jak powiedział pan, będzie wydarzenie. No i już to tak. A tu jestem teraz. To czytał, które? No są trzy. To weź teraz jeszcze dwie. To jest ta Dąbrowa. Które? Trzy mam wziąć? Nie no, trzy za razem. Moje. Pan Bernard Lewandowski, miejscowość Dąbrowa. Krzesła teraz. A tu był ja teraz. Lewandowski to jest w tym regionie bardzo popularny napis. Puchola, też prenumeratę. Ja bym chyba wziąć
Zaraz, jak to będzie prawidłowo, to już wszystko. Jest także już wszystko możesz zdjąć. Wszystko, dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy Państwa. Jeszcze ostatnie nazwisko. Pan Kazimierz Prym w świecie. Pakujemy i wraca do następnego losowania. A tam to ktoś też wraca? Tak, oczywiście. Nie, ja nie mogę. Nie podpisane były, tak? Jedno w ogóle czyste, bo uważam, że koperta, a drugie nie podpisane już. Ale nie padło się szputowska. Nie. Dziękuję. Nie, jedno można podpisać. Tak. To tylko jeden. Znaczy jeden kupon wystarczy prawidłowo, czyli z góry na dół. Dane osobowe i pierwszą zgodę na przetwarzanie danych.